Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na piątkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Sezon wakacyjny w pełni, ale władze gorzowskich uczelni wyższych zachęcają do studiowania. Warto dobrze wybrać odpowiedni kierunek studiów. Nabory jeszcze trwają. To zainteresowanie nie jest aż tak ogromne, na jakie moglibyśmy liczyć, ale nie jest źle. Od kilku lat, mimo że jest odczuwalne niż demograficzne, to jednak zainteresowanie to jest zwykle kilkaset osób. W tej chwili również mamy kilkaset osób zapisanych, jeśli chodzi o wstępną rejestrację. No, mamy świadomość, że być może dla niektórych będzie to kierunek drugiego wyboru, nie daj Boże trzeciego, i że tak naprawdę dopiero opłaty rekrutacyjne i złożenie dokumentów będzie tym elementem, który będzie jednoznacznie wskazywał, że takie osoby będą chciały u nas studiować, ale jak powiedziałem, na chwilę obecną tu już jest kilkaset osób. Oczywiście mamy rekrutację na drugi stopień jeszcze we wrześniu. Gdyby się okazało, że część z tych osób, które się tu zdeklarowały, a odeszły, bo jak powiedziałem wcześniej, nie będzie to uczelnia pierwszego wyboru, to również będzie rekrutacja na te kierunki podstawowe, na które rekrutujemy w tej chwili. No i mamy nadzieję, że jak corocznie tych kilkaset nowych studentów przybędzie w Gorzowie na naszym wydziale. A przypomnę, prowadzimy tylko trzy kierunki, więc tutaj ta nasza oferta nie jest aż taka duża, abyśmy mogli liczyć na setki tak studentów corocznie, więc to i tak dla nas jest naprawdę duże osiągnięcie, kiedy corocznie mamy około 6, 7, czasem 8 grup studenckich nowych, więc to jest spora rzesza studentów, która pozwala nam na normalne funkcjonowanie. To fizjoterapia jak zwykle, to w pierwszym rzucie zwykle to jest kilkaset, no ponad 100 osób, około 140-150, przy czym mamy zgodę władz rektorskich na przyjęcie 100 osób, ale to jest zwykle tak, że jak nie przyjmiemy pełnej puli na inne kierunki, to rektor zgadza się i wtedy możemy tutaj przyjąć więcej osób, czyli zwykle jakieś 3 grupy, czasem więcej. Dosyć późno w tym roku maturzyści otrzymali świadectwo maturalne. Część się wcześniej rejestrowała, część nie. Kierunki techniczne, na przykład energetyka, która była takim kierunkiem lekko w uśpieniu. Niewielu studentów, ale żeśmy podtrzymywali. No w tym roku, przynajmniej na początku rekrutacji, bardzo wystrzeliła. Myślę, że to należy wiązać z tą całą dyskusją o fotowoltaice, o energii odnawialnej i tak dalej. W każdym razie studenci zrozumieli, że z tej mąki będzie chleb, czyli będzie konkretny zawód, będzie dobre zatrudnienie. Podobnie mechanika i budowa maszyn, informatyka, pierwszy i drugi stopień. Można do nas przyjść już od razu na studia też magisterskie, a widzimy po przedsiębiorcach, że jest duże jakby ssanie na rynku w tym zakresie. No i bardzo czekamy na to ratownictwo, żeby w sierpniu, we wrześniu ogłosić, że możemy przyjmować. Bardzo liczę na to. Poczyniliśmy ogromne inwestycje, to tak jak mówiłem, kierunki bardzo finansochłonne, ogromne inwestycje wielomilionowe, żeby przygotować laboratoria, czyli de facto fantomy, pełne sale szpitalne w wydaniu uczelnianym, no bo nikt nie wpuści nawet na praktykę kandydatek na pielęgniarstwo czy na ratownictwo do szpitala, jeśli nie będą zaliczane wcześniej testy na urządzeniach, na fantomach. Pełna procedura nie przejdzie, w związku z czym na pewno będziemy starali się i do pani marszałek, i do pana prezydenta prosić o to, aby w przyszłym roku akademickim nas dofinansować, bo potrzeba społeczna jest, a my potrzebujemy trochę więcej zastrzyku finansowego, żeby sprostać wymaganiom formalnym. Mówiąc o planach, chcielibyśmy wszyscy bardzo, aby wrócić już do normalnego systemu kształcenia, abyśmy mogli studentów widzieć na co dzień, na żywo, móc z nimi pracować w kontakcie, dlatego że mamy świadomość, że tylko ten rodzaj kształcenia jednak w pełni jest w stanie przygotować ich do przyszłej pracy, aby uzyskali pełne kompetencje. Natomiast no, rzeczywiście ta praca zdalna dość mocno utrudnia życie i nam, i studentom. Zaczynam brakować po prostu pomysłów, w jaki sposób poprowadzić zajęcia, szczególnie te zajęcia, które są zajęciami praktycznymi, na których zwykle pokazujemy, zwykle studenci ćwiczą praktycznie na czymś. I tego brakuje niestety, a więc ta wiedza czysto teoretyczna nie jest do końca dobra. Zresztą, jeśli była potem okazja, a była okazja wiosną weryfikować ich wiedzę już tak w kontakcie na żywo, to się okazywało, że rzeczywiście te oceny uzyskiwane w kontakcie tym komputerowym, czyli na Teamsie, nijak się ma do wiedzy rzeczywistej, czyli niestety jak nie będziemy pracować w kontakcie, to ten stopień przygotowania studentów jednak będzie sporo gorszy, można by powiedzieć.
Na te inwestycje sportowcy czekali dziesięciolecia. Teraz ma to być najnowocześniejszy stadion lekkoatletyczny w naszym województwie. Powstanie między innymi nowa, 8-torowa bieżnia lekkoatletyczna, rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwukierunkowa skocznia do skoków dal i trójskoku, dwie skocznie do skoków zwyż oraz dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce. Obecnie prace obejmują głównie płytę samego stadionu. Jest już widoczny zarys bieżni, wykonane jest odwodnienie, a zburzone zostały stare trybuny. Postęp prac możemy obserwować od stycznia, kiedy to firma Tamex z Warszawy rozpoczęła pracę. Ich zakończenie przewidziane jest na wiosnę 2022 roku. Miejskie wakacje, szkoła pływania czy aerobik to tylko niektóre elementy dla zdrowia i relaksu proponowane przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka. Pobyt na Słowiance to nie tylko sam relaks, nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim zadbanie o dobrą formę. Za nami bardzo trudny okres, w dalszym ciągu jeszcze trwa pandemia, natomiast każdy z nas na pewno w mniejszym lub większym stopniu odczuł ten moment, kiedy musieliśmy żyć w izolacji i dlatego nawet widać to po naszych klientach, jak bardzo są spragnieni tego spędzania czasu właśnie w sposób aktywny. Dzieciaki spędziły praktycznie cały rok szkolny przed komputerami, dlatego też warto oderwać je chociażby na ten okres wakacji, żeby mogły spędzić ten czas naprawdę aktywnie. Oferta w tym roku Słowianki jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o zajęcia podczas wakacji. Jest skierowana zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Można powiedzieć, że mamy takie trzy główne punkty w naszej ofercie. Pierwszy z nich są to miejskie wakacje ze Słowianką. Jest to program, który realizujemy razem z miastem Gorzów Wielkopolski i na podstawie tego programu dzieci do 10 roku życia mogą skorzystać w wybranych godzinach, w zasadzie od poniedziałku do piątku, z bezpłatnego dwugodzinnego pobytu na basenach Słowianki razem z opiekunem, który jest dorosły i ten opiekun płaci tylko cenę biletu ulgowego. Kolejny nasz punkt to letnia szkoła pływania Słowianki. Tutaj mamy podzielone zajęcia na zajęcia dopołudniowe i popołudniowe. Dopołudniowe są skierowane do dzieci od 7 do 15 roku życia. Polegają na tym, że dzieciaki biorą udział w zajęciach doskonalenia i nauki pływania na basenie sportowym, a następnie jeszcze przez godzinę bawią się na basenie rekreacyjnym. Natomiast w godzinach popołudniowych są to klasyczne zajęcia dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i osób dorosłych, które trwają 45 minut i polegają właśnie na zajęciach nauki i doskonalenia pływania. I ostatni nasz punkt w czasie wakacji, do którego również bardzo zachęcam, to praktycznie nowość wakacyjna, czyli letnie zajęcia aquastep i aquaerobiku na naszych basenach. Godziny i dni zostają te same, które w pozostałych częściach roku, natomiast pierwszy raz od dawna zdecydowaliśmy się na to, żeby w czasie wakacji osoby, które długo czekały na nasze zajęcia z powodu COVID-u, mogły teraz znowu jakby powrócić do formy. Gorzowski magistrat zaprasza mieszkańców w najbliższy wtorek w godzinach od 10 do 18 do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkańców. Wszystkie osoby, które nie spisały się jeszcze przez internet lub telefon, mogą skorzystać z pomocy pracowników Gminnego Biura Spisowego, którzy będą pełnić dyżur w sali obsługi klienta Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 20 lipca w godzinach od 10 do 18 do punktu spisowego. Warto się spisywać i trzeba się spisywać. Musimy pamiętać o tym, że jest to obowiązek nałożony na nas wszystkich ustawowo. Spis jest obowiązkowy. Pomożemy w każdej chwili, w każdej kwestii, która będzie dla Państwa trudna. Musimy mieć również na względzie to, że za odmowę nieuzasadnioną spisania się grozi nam kara administracyjna do 5 000 złotych łącznie. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszamy w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.